film z buildem nagrałem, ale może teraz wyjaśnię, czym jest w ogóle Hero Siege dla tych, którzy nie wiedzą. Bo mimo wszystko ta gra jest dosyć niszowa. Zaraz zobaczymy sobie, ile aktualnie ludzi gra. 8700 ludzi. Tylko że na Steamie gra około 2-3 tysięcy. Reszta gra na telefonie, bo gra jest multiplatformowa. Partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w trybie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj przedmioty otwierając paczki, ulepszaj je, handluj nimi i zostań najlepszy. Rejestrując się z linku w opisie, dostaniesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. footballteam.pl. Czekamy na Ciebie. Więc tak, wchodzimy sobie do gierki, mamy poziomy trudności, ale o tym zaraz. Hero Siege to jest hack and slash. Wcześniej, bo teraz mamy Hero Siege 2, wcześniej był Hero Siege zwykły, teraz jest 2.0. Poprzedni Hero Siege był dosyć unikalnym hack and slashem z systemem roguelike'a, gdzie zbieraliśmy sobie takie reliki. Tych relików można było dużo zebrać, jak ginęliśmy, to traciliśmy wszystkie. I to był element trochę takiego roguelike'a, że trzeba było dobrze dobierać te reliki oraz oczywiście nie ginąc. Hero Siege 2.0 praktycznie zmienił się w klona Diablo 2. To jest, ja bym powiedział, że aktualnie to jest Diablo 2 w pixel arcie z dodatkowymi mechanikami. No bo tak, mamy ekwipunek. W ekwipunku mamy wydzielone miejsce na czarmy. Tutaj te czarmy mają... O, tu jest trochę inny kolorek ekwipunku. I tak w D2 dajemy czarmy i one nam dają różne efekty, różne statystyki. Dodatkowo co mamy? Mamy merców, tak samo z Diablo 2. Merca tutaj możemy sobie wziąć, resurrectować, chodzi ziomeczek. Mamy skille do merca, możemy sobie porozdawać. Mamy ekwipunek merca, możemy mu dać itemy. Przeważnie się daje itemy na MF-a. No bo to wtedy też jest aplikowane do nas i my mamy większego Magic Finda. Co jeszcze? Tak jak wcześniej pokazywałem, przechodzimy kampanię. Wszystkie akty na trzech poziomach trudności: Normal, Nightmare i Hell. I później Hell mamy do Hela piątki. Tutaj oczywiście statystyki się zmieniają z każdym wyższym Helem. Stworzymy sobie gierkę. Tutaj mamy całą kampanię. Mamy kilka mapek, są cztery mapki, boss. Cztery mapki, czy tam pięć mapek, boss. Tych aktów jest kilka, tu jest jeszcze jeden dodatkowy. Aktualnie też w Hero Siege 2 mamy Satanic Zone, czyli tak naprawdę te zone z D2R, które doszły z D2R. Horror Zone, nie pamiętam jak to się nazywa, te dodatkowe zone. I tutaj mamy dodatkowe statystyki, takie jak dodatkowy Magic Find, dodatkowy EXP i tak dalej. One są tylko na ostatnim poziomie trudności, czyli na Helu. Oczywiście możemy sobie zresetować gierkę tutaj o co 30 sekund. Nie musimy wychodzić, żeby resetować, tak jak to ma miejsce w Diablo 2. Niestety nie ma żadnego systemu mapek endgame'owych. Farmimy albo tą mapkę zbustowaną, albo po prostu mapki aktowe, albo bossy. Co chcemy. Mamy runy, system run. Tutaj widzicie, ja mam nawet Enigmę. Ogólnie wszystkie te runki mamy rozpisane in-game. To są wszystkie runki, wszystkie runewordy, jakie są dostępne. W grze mamy oczywiście jeszcze crafting, różne wyjściówki na bossy i tak dalej, na ubery, dżewele, które dają różne rzeczy. Mining mamy tak samo. Tu mamy wszystkie itemki, tu mamy augmenty, które możemy wrzucać w bronię albo zbroję. Czyli mam na przykład augment pod mojego skilla, sandgash, i to mi daje dodatkowe efekty. Minus tej gry moim zdaniem jest taki, że tutaj tak w Diablo 2 bazujemy głównie albo na rewardach, albo na... to znaczy nie wiem, czy w Diablo 2 bazujemy na
żółtych, rar itemach, ale na przykład w takim Last Epochu czy Poe, no to bardzo często nasz build się składa z żółtych itemów. Tutaj żółte itemy nie grają żadnej roli, tutaj jedynie sataniki, czyli takie jakby uniki, później mamy heroic itemy, angelic itemy, no i oczywiście te rune wardy. No i tu jest taki minus, że te itemy po prostu, jest jeden item, Witch's Brimmed Hat, tutaj widzicie ma rolki różne, ale każdy hat będzie taki sam, będzie miał tyle samo statystyk, takie same statystyki, tylko z różnymi rolkami i nie da się tutaj nic z tym craftować. Także to jest minus tej gierki moim zdaniem. Dodatkowo co mamy? Mamy Auction House w gierce. Tutaj o, pyk, tutaj możemy sobie sprzedawać, kupować i tak dalej. Mamy gildię w grze. Mamy, co jeszcze mamy? Oczywiście czat globalny, gdzie widać jak ludziom dropią różne itemy. Jak komuś by dropił jakiś fajny, jakiś heroic plus item, no to wtedy jest info na czacie. W tym sezonie też, bo mamy tu system sezonów, aktualnie jest trzeci sezon Hero Siege 2.0. Doszedł Paragon Board z D4. Czyli tutaj idziemy sobie pyk, tutaj mamy jakieś dodatkowe nody, które nam dają dodatkowe rzeczy, mamy glyfy, które wrzucamy. Tu mam pod Magic Finda, tu mam pod dodatkowy damage. Je oczywiście levelujemy. I tak wygląda, tylko tutaj akurat mamy taki jeden stały board i możemy sobie iść w różne strony. To w zasadzie tyle. Co jeszcze? Aha, i mamy z tym hero leveli, czyli to wbijamy setny level i później mamy tak jakby paragony z D3, które są nieskończone, do tego mamy ranking i każdy kolejny level to są 2 punkty do tego tutaj boardu. Mamy system GR-ów z Diablo 3. Tutaj o, możemy sobie wejść, do tego mamy oczywiście rankingi do wszystkiego. Tutaj już pokazuję, bo coś mi się popsuło. Tutaj mamy ranking. A nie, to jest gildia. Tu jest ranking. O, tu mamy ranking każdej klasy postaci. Mam mojego nomada. Solo, duo, trio, quady. Tutaj mamy level tych hero leveli. Czyli tych paragon leveli z D3. No i tam za topkę w każdym sezonie jest nagroda jakaś tam. Tutaj jest jeszcze taka bardzo fajna stronka, która pokazuje co mamy tak naprawdę w grze. Czyli tutaj mamy difficulty, questy, bla bla bla, statystyki, charmy, mercenary to mówiłem, reliki, chesty, shrine też mamy w grze. Na mapach różne bonusy dają, unique zone, dungeony mamy. Spore z tych dungeonów, do nich są klucze, w tych dungeonach levelujemy właśnie te glyfy. Tu w każdym akcie są różne dungeony. Bossy, market, gildie, mining, rune wardy, weapon augmenty, class augmenty, właśnie to drzewko, glyfy do drzewka, stanik zone, sezony, klasy, class buildy. Afiksy, loot filter też mamy w grze oczywiście. Te wormhole, season rewardy, to mówiłem. No i ogólnie to wygląda tak, że gra ma taki system monetyzacji, że ona tam kosztuje jakąś swoją cenę, nie pamiętam już ile, ale to jest jakoś tam giga mało. Bardzo często jest na promocjach, gdzie można kupić ją za 3 zł. Mamy kilka bazowych klas. A każde kolejne klasy są w DLC, które tam kosztuje też powiedzmy na promocjach do chyba 5 czy 6 zł. Więc tak wygląda system monetyzacji w tej grze. Dodatkowo mamy w grze skiny, portale i tak dalej, nie? Powiększenie. To co mi się teraz nie podoba za bardzo, to w Hero Siege 1 tak nie było. W dwójce poszli troszkę dalej z tą monetyzacją. Możemy kupić sobie dodatkowe 2 taby do ekwipunku, dodatkowe taby do stasza. No do stasza nawet sporo tabów. Możemy sobie kupić Hero Siege Plus.
tu gdzieś powinno to być. Sklepik. Tu mamy oczywiście skiny, bundle z dodatkowymi skinami. Tutaj mamy właśnie klasy. 7 zł, 8 zł, te najnowsze kosztuje więcej, bo 30. Inventory Stash i Hero Stitch Plus, czyli subskrypcja, która nam daje to nie ranking in game i mamy taki jakby hideout, gdzie mamy wszystko w jednym miejscu. No, tyle że musimy za to płacić miesięcznie, nie? Trochę w tym Hero Siege 2.0 poszli do przodu z tą monetyzacją, co mi się nie podoba, bo wcześniej nie było powiększenia ekwipunku, nie było subskrypcji, starszy też tyle nie było aż do wykupienia dodatkowych. Ale no, na spokojnie można grać. Gierka jest całkiem fajna, ja mam w gierce chyba z 300 albo 400 godzin. Także mega przyjemnie, tam sobie gram czasami w jakieś sezony. No i w zasadzie tyle, no jak ktoś szuka jakiegoś lekkiego hack and slasha do popykania sobie, do pofarmienia, to Hero Siege jest jak najbardziej dobrą opcją. No i co w zasadzie? Tyle.